Polecenia CAD, które mogą przydać się podczas tworzenia elementów w szyku, czyli różnego rodzaju elementów, które są rozstawione na pewnej długości, we względnie tym samym rozstawie, na przykład płatwie, ryglówka ścienna, łaty, o no, wszelkiego rodzaju elementy powtarzalne, powtarzalne w szyku. W tym momencie mam przygotowane. Zestaw, zestaw ustrojów głównych, tak, czyli to jest kilka RAM w podobnym rozstawie. Nie mam natomiast żadnych elementów drugorzędnych, jak na przykład właśnie płatwie czy, czy rygle ścienne. W systemie płatwie tworzę sobie w tym momencie nowe elementy nowe elementy liniowe. Stworzyłem w tym momencie tą płatę w, płatę w okapową, czyli tak naprawdę w osi systemowej rygla słupa. Na, na jego końcówce, tak naprawdę na, na zbiegu tych dwóch elementów, stworzyłem sobie po prostu ciągłą płat. Jak ją teraz w łatwy sposób rozmieścić wzdłuż wzdłuż takiego, takiego rygla. Najprościej byłoby nam w tym momencie skorzystać z opcji kopiuj, ale niezwykłej kopii ze zdefiniowanym przez użytkownika wektorem, tylko z tej opcji zdefiniowanej przez wektor, który będzie dzielony na odpowiednią ilość kopii, tak? czyli tak naprawdę odległość, którą zdefiniuje program automatycznie. Wybieram tą opcję drugą i wskazuję wektor, to będzie od początku do końca mojego regla, czyli do kalenicy. W tym momencie mogę podejrzeć, jakby to wyglądało z czterema kopiami, tak? czyli cztery kopie to są te nowo powstające, czyli mam podział tak naprawdę na cztery pola, a płatwi ostatecznie będę miał pięć. Tak? Czyli gdybym sobie w tym momencie obejrzał, jak to, jak to wygląda, tak? no to widzę, że zmieniając tą ilość, po prostu dostaję inne rezultaty. Także ja sobie przyjmę pięć pól, czyli tak naprawdę łatwiej rozstawione, mniej więcej co metr. Rozpiętość tej ramy to jest 10 metrów, no długość rygla odpowiednio będzie troszkę ponad 5 metrów z uwagi na pochylenie. No i w ten sposób mogę dokonać już kopii, potwierdzając potwierdzając to to narzędzie. No i to wygląda w tym momencie tak. Gdybym chciał rozmieścić te płatwie nieco inaczej tak? czyli żeby na przykład płatew okapowa nie zaczynała się bezpośrednio w narożu tak? i płatew kalenicowa nie kończyła się bezpośrednio w kalenicy bo chciałbym na przykład na każdej połaci mieć po jednej płatwi jak to zrobić no na początku ja cofnę w tym momencie tą kopię którą wykonałem na początku najprościej byłoby mi zdefiniować tą odległość początkową i zdefiniować odległość końcową Także ja w tym momencie przesunę tą płatę wzdłuż rygla o pewną zdefiniowaną przeze mnie odległość. Czyli tutaj znów skorzystam z opcji akurat przesuń, ale nie typowego przesuń, gdzie zadam wektor, bo pewnie trudno byłoby mi zdefiniować ten wektor, wektor wzdłuż rygla o odpowiedniej długości. Dlaczego? No bo tutaj zmieniają się. Dwie współrzędne, zarówno x, jak i z, wysokość, bo ten rygiel jest pochylony. Natomiast ja mogę skorzystać z opcji translacji przez wektor i odległość, czyli ja definiuję tak naprawdę tylko kierunek wzdłuż którego chcę przesuwać, czyli to znów może być od okapu do kalenicy, i tutaj zadam odległość, o którą chcę tą płatę w przesunąć, czyli na przykład 20 cm wzdłuż rygla. Robię podgląd, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Tak. Czy może być 20? A znów mogę zmienić i podejrzeć 30. No załóżmy, że zostawię 20 i mówię przesuń. No i ten rygiel, znaczy ta płata w tym momencie jest, jest przesunięta. Tutaj skorzystam sobie z linii pomocniczej. Narysuję sobie po prostu kreskę, tak, czyli zwykłą linię, która żadnych charakterystyk, charakterystyk wytrzymałościowych, mechanicznych nie ma, i zrobię to samo. Tak? tylko w tym momencie przesunę ją o minus 0,2. Podglądam i przesuwam. Czyli w tym momencie za pomocą tej płatwi i tej linii mam zdefiniowaną tą odległość, po której będę płatwie rozmieszczał. No i znów, jak poprzednio, kopia, zdefiniowany wektor. No w tym momencie on będzie troszkę tak naprawdę inny. Tak? Podglądam sobie, czyli od płatwi... Do linii pomocniczej podglądam sobie rozmieszczenie tych płatwi. Mówię: kopiuj. No i płatwie mam rozmieszczone na odpowiedniej odległości. No mógłbym tylko dopasować ich kąt obrotu, tak żeby był zgodny z płaszczyzną połaci. Mógłbym to zrobić na dwa sposoby. Albo zdefiniować ten kąt z ręki, jeżeli go znam, mógłbym go na przykład zmierzyć. Yy, mógłbym go na przykład zmierzyć, ile on w tym momencie wynosi, czyli między ryglem a poziomem, to jest 8-13 stopnia. Tak? Czyli mógłbym wtedy, yy, wtedy, we właściwościach tych płatwi moich, no, ta linia jest już mi niepotrzebna, zdefiniować kąt obrotu. Tak? I sytuacja jest załatwiona. Albo jeżeli nie chcę go mierzyć, nie chcę go wprowadzać z ręki, zawsze mógłbym skorzystać z opcji, z opcji punktu odniesienia. Czyli tutaj zdefiniuję 0, natomiast wstawię sobie na narożu czy w kalenicy punkcik, czyli punkt, który ma ID 1. On mi posłuży jako odniesienie kąta obrotu minus 90 stopni względem punktu 1. No i w tym momencie nie muszę tak naprawdę znać pochylenia, pochylenia tej połaci.